To jest niezwykłe móc być z wami, niezwykłe móc brać odpowiedzialność za to, co przed nami. Chcemy wziąć z Szymonem Hołownią, z Polską 2050, z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Koalicją Polską, z naszymi koalicjantami, przyjaciółmi, ale przede wszystkim z naszymi rodakami. Chcemy wziąć odpowiedzialność za Polskę. Bo dość kłótni i do przodu! Dość kłótni i do przodu. Te wrażenia, o których opowiadał przed chwilą Szymon Hołownia, o tym, że ta nienawiść się nakręca, że ciężka choroba nienawiści zatruła serca i umysły w całej Polsce. Podzieliła rodziny, sołectwa, sąsiedztwa, podzieliła nasze osiedla, podzieliła nas wszędzie, gdzie to jest możliwe. Nie da się normalnie pogadać o polityce, nie da się normalnie pospierać o sprawy ważne, o problemy, o tematy, o przyszłość Polski. Nie ma o tym normalnej, spokojnej rozmowy. Mam identyczne wrażenia, jeżdżąc od wielu lat po Polsce, że to się pogłębia. Że to zanurzenie w tym rynsztoku nienawiści jest coraz głębsze, jest już wręcz peryskopowe. I tylko przez ten peryskop jeszcze jakoś łapiemy kontakt z normalną rzeczywistością. To my chcemy z tego rynsztoku Polskę wyprowadzić. Z rynsztoku obłudy, nienawiści, chamstwa i zakłamania. I tego możecie być pewni, że tego dokonamy. Bo mamy wielką determinację, mamy siłę i mamy moc. W tym uczuciu, w tych odczuciach różnimy się troszkę jednym, może obrazowym opisem. Szymon mówił, jak kuna w agres ten pęd jest, mi się wydaje, że jak dzik w młode kartofle. Ale mówiłem, że sprawy żywności, otoczenia i tego wszystkiego to PSL będzie odpowiadał w tej koalicji. Więc moi drodzy, to jest wielkie zobowiązanie, żeby spełnić marzenia przyszłych pokoleń. Gdy tu wchodziłem na scenę, Ula Pasławska, nasza kandydatka w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim, powiedziała mi jedną rzecz. Często mówisz, często Szymon mówi o pokoleniu ojców, że idziecie jako pokolenie ojców, że chcecie wziąć odpowiedzialność za Polskę. Ale jest też coś, bez czego nigdy nie dacie sobie rady. I o kim trzeba na pewno pamiętać i im podziękować. Tu, w Katowicach, na Śląsku szczególnie. Pokolenie matek, które wychowały, wykształciły, wyposażyły w energię, moc i wartości nas wszystkich. Kłaniamy się nisko naszym mamom. Kłaniamy się nisko naszym babciom. Dziękujemy matkom naszych dzieci za to, że dały nam najpiękniejsze, co można dać w naszym życiu. Że po prostu mamy rodziny, mamy dzieci, mamy coś, co jest cenniejszego od jakiejkolwiek polityki. To jest wartość największa. Tu na Śląsku ma to ogromną wartość. Matka ma ogromne znaczenie. Tak jak dla nas w Ruchu Ludowym, Matka Ziemia, z której żyjemy, z której wyrastamy, ma ogromne znaczenie. My idziemy po to właśnie, żeby te sprawy postawić na pierwszym miejscu. I tak, mamy marzenie. Wojciech Korfanty, wielki syn tej ziemi, ojciec niepodległości, miał marzenie o wolnej Polsce. Miał marzenie o lepszej Polsce, niż ona go zastała po roku 1918. Ale nigdy w wysiłkach i w pracy nie ustał, żeby dążyć do realizacji marzeń o Polsce sprawiedliwej, o Polsce bezpiecznej, o Polsce, która gwarantuje każdemu równe szanse. I my mamy dzisiaj też marzenie. Mają marzenia ci, którzy są w najmniejszej miejscowości i w wielkiej metropolii. Mamy marzenie o Polsce bezpiecznej naprawdę, o Polsce równych szans, o Polsce, która dba i troszczy się o przedsiębiorcę, o pacjenta, o emeryta, o wszystkich, o rolnika, o pracownika. Troszczy się o rodzinę, o dzieci, o dziadków. Troszczy się o całą wspólnotę narodową. I przyrzekamy, że tą wspólnotę narodową, która jest naszym naczelnym marzeniem i jedynym prawdziwym gwarantem bezpieczeństwa, odbudujemy, przywrócimy, zakończymy kłótnie, rozwiążemy problemy. Mamy marzenia i mamy siłę je realizować. Wiem, że znajdą się tacy, którzy powiedzą: jesteście idealistami, marzycielami. Tu nie ma miejsca
na takie sprawy. Tu trzeba być albo za tymi, albo przeciwko tym. Nie ma miejsca na trzecią drogę. To wszystkim niedowiarkom chcę wyraźnie powiedzieć. Nie ma zwycięstwa demokracji bez trzeciej drogi. To jest jedyna droga do zwycięstwa. Jest trzecia droga, jest trzecia siła, jest moc i energia. Jest sprawa ważniejsza. Trzecia droga jest dla wszystkich, nie dla wybranych. Jest dla tego pokolenia, które było tutaj przed chwilą przywitane. Pokolenia Solidarności. Jan Rulewski, Irena Lipowicz, Aleksander Hall, który niezmiennie wierzy, kawaler Orderu Orła Białego, twórca ruchu młodzieżowego, Młodej Polski w czasach PRL-u, obrońca wolności i solidarności. To są symbole, które za nami stoją. To są nasze autorytety. Jak składaliśmy pokłon w rocznicę porozumień sierpniowych przed pokoleniem, które nas do tej wolności doprowadziło. Dziękowaliśmy za to, że mogli to zrobić. I choć przeszliśmy do Polski, która wciąż nie jest idealna, wtedy po 80 roku cena transformacji, trzeba zadośćuczynić za tą cenę, którą tutaj również w województwie śląskim, a często w wioskach popegeerowskich, zapłacili nasi rodacy. To jest też nasze zobowiązanie, żeby dokończyć drogę Solidarności. A tak naprawdę ruch społeczny trzeciej drogi ma być nową Solidarnością. Nie związkiem zawodowym, bo on jest. Czasem skręca w swych działaniach na manowce, ale to jest ich sprawa. Ale ma być nowa Solidarność, o której pisał w Etyce Solidarności ksiądz profesor Józef Tisz. Solidarność nie jest przeciwko komuś. Solidarność jest z kimś i dla kogoś. Solidarność jest między Polakami i oddaniem Polski w ręce obywateli. To jest misja trzeciej drogi. To jest nasze zadanie. Potrzebujemy braterstwa, potrzebujemy solidarności, potrzebujemy współpracy. Dość kłótni, dość tego sporu, który nas wyniszcza, dość tego jałowego sporu, który nie prowadzi do rozwiązywania problemów, a ich dzisiaj nie brakuje. Jest grupa, do której odwołujemy się od bardzo dawna. My z niej tak naprawdę wyrastamy. Bo dzisiaj, żeby przetrwać w trudnych czasach, to każdy musi być przedsiębiorczy. Każdy musi liczyć to, na co sobie może pozwolić. Wydatki z przychodami. Musi brać sprawy w swoje ręce. My się z takiego ruchu wywodzimy. Bo rolnik, żeby mógł dzisiaj przeżyć i przetrwać, musi dobrze umieć liczyć, musi tak gospodarować. To jest bardzo trudne, bo opłacalność w rolnictwie jest zerowa. De facto jej dzisiaj nie ma. Ona została utracona przez błędy rządzące. Więc każdy z nas dzisiaj musi być przedsiębiorcą. I to są ci, którzy biorą sprawy w swoje ręce, nie zawsze zakładają firmy, ale biorą pełną odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie. Chcę wam wszystkim bardzo podziękować. Chcę podziękować polskim przedsiębiorcom, bo to oni wygrywają z bezrobociem. To oni tworzą miejsca pracy. Oni są tymi, którzy dają nam nadzieję na lepsze jutro. Oni czynią wzrost gospodarczy. Trzecia droga PSL Polska 2050 to jest partia polskich przedsiębiorców. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jesteśmy stronnictwem, które stoi po stronie ludzi pracy, bo praca musi się opłacać. To, co się wydarzyło w ostatnim czasie, rok 2022, 200 tysięcy działalności gospodarczej zlikwidowano, 350 tysięcy zawieszono, 97% przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. I co one dostają od państwa? Czy dostają pomoc, poradę, wsparcie, zadośćuczynienie? Nie, dostają po głowie. Są obrażani i nazywani drobnymi cwaniaczkami. Jesteście solą tej ziemi, jesteście naszymi bohaterami, jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Co trzeba zrobić? Bo trzecia droga ma pomysł na Polskę. Trzecia droga ma swój plan i program, jest przygotowana do rządzenia. Jest hasło, które niesie naszą emocję, niesie naszą misję, niesie to, po co jesteśmy w polityce. Ale jest też bardzo konkretny program. Dla przedsiębiorców, dla pracowników. Proponujemy wakacje od ZUS-u.
czyli dobrowolny ZUS, nie jesteś w stanie go zapłacić. Masz możliwość przerwy w płaceniu składek ZUS-owskich, żeby twoja firma przetrwała. A dzisiaj takich firm jest bardzo dużo, które na to liczą. Kolejne podwyżki ZUS-u. Składka zdrowotna, która po braku możliwości odliczenia stała się de facto nowym podatkiem. To jest nie do udźwignięcia. Za chwilę nie będzie tych nowych miejsc pracy. I nie będzie wartości, która wynika z własnej własności i z przedsiębiorczości. Składka zdrowotna za naszych rządów wróci do tych zasad, które były przed rokiem 2022. Będzie można ją odliczyć od podatku. Sprawy przedsiębiorczości to też zapłacenie VAT-u od faktury. I nie w momencie wystawienia tej faktury, ale w momencie zapłaty za tą fakturę będziemy odprowadzać VAT. Tak zwany VAT kasowy. I rzecz bardzo ważna. Przedsiębiorca idąc do urzędu nie będzie złem wcielony, nie będzie obrażany, będzie poważnie traktowany, a misją Urzędu Państwowego będzie pomoc i wsparcie dla przedsiębiorcy, a nie nękanie i obrażanie. Zadbamy też o bezpieczeństwo naprawdę. O tym mówiliśmy na ostatnim kongresie z generałem Różańskim, z posłem Pawłem Bejdą, który kandyduje z okręgu sieradzkiego. Mówiliśmy o tym, że przedsiębiorczość, gospodarka musi być też nakręcana przez przemysł zbrojeniowy. On dzisiaj jest jednym z najważniejszych, jest bardzo dużym sektorem. Tylko że my większość pieniędzy dzisiaj wydajemy za granicę. My jesteśmy za tym, żeby polska armia się modernizowała. Nie zrobimy tak jak nasi następcy. Bo przyszedł Antoni Macierewicz i pierwsze co zrobił, to nie zaczął modernizacji armii, tylko zerwał kontrakt na śmigłowce wielozadaniowe na Caracale. I przez to Polska jest mniej bezpieczna. Wystawił Polskę na szwanki, na niebezpieczeństwo. My zrobimy je zupełnie inaczej. Te kontrakty, które są zawarte, tak podtrzymamy. Ale musi być jedna zasada, że ci, którzy nam sprzedają ten sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej, będą zobowiązani do tego, żeby inwestować w Polskę, żeby tutaj tworzyć miejsca pracy, żeby część know-how nam po prostu przekazać. Według zasady 50 na 50. 50% sprzętu, 50% zakupów tu w Polsce, w firmach polskich i na terytorium Polski. 50% to, co będziemy kupować za granicą. To jest bezpieczeństwo naprawdę. I mamy fachowców, którzy się na tym znają. I jesteśmy do tego przygotowani. Zrobimy to, bo to jest nasza być albo nie być w tak skomplikowanym świecie, jakim dzisiaj funkcjonujemy. Kolejna sprawa to jest bezpieczeństwo żywnościowe. Znamy się na nim dobrze. Tutaj pozwólcie, że wymienię na pewno wiele osób, które kandydują, które potrafią za to wziąć odpowiedzialność. Stefan Krajewski, kandydat z województwa podlaskiego. Człowiek, który w tej kadencji zbudował komisję śledzącą ten przestępczy proceder. Przestępczy proceder związany ze zbożem technicznym. My mamy trzy gwarancje dla polskiej wsi. A dzisiaj jesteśmy jedyną partią, która zachowała swoją podmiotowość, swoją nazwę i na każdej liście ma ludzi znających się na bezpieczeństwie żywnościowym, na jakości żywności, na rolnictwie i na polskiej wsi. Nikt inny już nie jest w Polsce. Inni abdykowali, poszli drogą na skróty. Jedno miejsce sobie załatwili na czele listy, ale zapomnieli o tych ideałach, o które zabiegamy. My jesteśmy w tym wiarygodni. Pewnie nie idealnie, bo każdemu błędy się zdarzają, ale świadomość tego właśnie u nas jest. Dlatego my nie będziemy tkwić w opozycji tak jak niektórzy. My wiemy dobrze, że świadomość tego, tych niedociągnięć była potrzebna, żeby pójść o krok dalej, żeby pójść do przodu. Co trzeba zrobić w rolnictwie? Te trzy gwarancje. O tym też mówił Zbyszek Sosnowski, nasz lider w okręgu toruńskim. O tym mówi Marek Sawicki, najlepszy minister rolnictwa. O tym mówią ci, którzy budują prawdziwe bezpieczeństwo żywnościowe. Zbyszek Ziejewski z okręgu elbląskiego. Tutaj drużyna jest naprawdę ogromna. Po pierwsze, zatrzymać niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy. Nie może być tak, że nie tylko zboże, ale i owoce miękkie, ale też wszystkie inne produkty, takie jak miód i jaja, wjeżdżają do Polski w sposób niekontrolowany. Znaleźć winnych przestępczego procederu wpuszczenia do Polski
tak zwanego zboża technicznego pojęcia, które nigdy nie powinno zafunkcjonować. Ukarać winnym i zadośćuczynić tym, którzy ponieśli straty. To jest nasza obietnica i nasza gwarancja. Nie wolno w żaden sposób ograniczać produkcji ani z roślinnej, ani zwierzęcej produkcji żywności, ani w Polsce, ani w Europie. Ostatnio napisał do mnie list komisarz Wojciechowski. Mówi, że on nic nie może w tym liście, że nic nie potrafi, że trzeba mu pomóc. Jedno, co zrobił dobrze, mam nadzieję, że już na koniec swoich rządów, to napisał do tych, którzy się na tym znają, bo wreszcie skierował ten list we właściwą stronę. To, że jest bezradny, to, że rząd jest bezradny, że nie potrafią tych spraw załatwić, to my to załatwimy. Mamy taką siłę i taką moc, żeby to załatwić i w Polsce, i w Europie, bo Polska musi wrócić z tej drogi kłótni również z Unią Europejską na ścieżkę załatwania swoich spraw i interesów. Po to jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby czerpać z pieniędzy europejskich, żeby zgadzać się na wartości, na które dobrowolnie się zgodziliśmy, tak jak praworządność. I my i praworządność przywrócimy, i uruchomimy środki europejskie. I z KPO, i z nowego budżetu. I na tym też się znamy. Bo zna ta nasza drużyna, która ma bardzo dobre kontakty w Unii Europejskiej, zna to wszystko bardzo dobrze. To jest na przykład poseł Andrzej Grzyb w okręgu Kaliski. To jest europoseł Krzysztof Hetman w Lublinie. To jest Czesław Siekierski w województwie świętokrzyskim. To jest ekipa, która wie, jak w najlepszy sposób, będąc w Unii Europejskiej, nie zatracić swojej wartości narodowej i patriotycznej. Europejskość i polskość idzie z sobą w parze, bo Polacy są dumnymi Europejczykami i nikt nam prawa ani do patriotyzmu, ani do bycia dumnym Europejczykiem nie odbierze. Ci, którzy chcą prowadzić Polskę na manowce, którzy zmarnotrawią, bo największym marnotrawstwem, tak jak w Grodzisku mówiliśmy, te wybory będą sporem pomiędzy, czy walką nawet, będą walką i sporem pomiędzy Polską marnotrawną i polską gospodarką. To nie ma większego marnotrawstwa niż odpuścić 700 miliardów z Unii Europejskiej, które nie przyszły z KPO do tej pory do Polski. To jest marnotrawstwo w pigułce. To jest marnotrawstwo, którego dopuściliśmy. Musimy to zmienić i po to też startuje taka właśnie drużyna. Moi drodzy, wiem dobrze, że żeby było bezpiecznie żywnościowo, to też trzeba docenić tych, którzy prawdziwie produkują. Tych, którzy są rolnikami na 100%. Nie tylko posiadają status ubezpieczonego w KRUS-ie, ale mają gospodarstwa, na nich gospodarują, z tego żyją. Trzeba dać szansę tym, którzy traktują gospodarkę na roli jako swego rodzaju tradycję i dodatek. To też jest bardzo ważne. Ale na pierwszym miejscu, jeżeli chcemy mieć bezpieczeństwo żywnościowe, trzeba postawić na prawdziwych, aktywnych rolników, których z całą mocą będziemy wspierać, zmieniając programy europejskie, zmieniając system dopłat, tak żeby aktywny rolnik dostawał ich trzykrotnie więcej. To jest i na modernizację, ale to też jest na zagospodarowanie wsi. I jedna wielka prośba. I w tej prośbie wielką rolę może odegrać Polska 2050 i osoby rekomendowane. Połączenie tradycji i nowoczesności. Połączenie miasta z wsią. To się odbywa dzisiaj w ramach naszej koalicji. I dzisiaj ci, którzy przychodzą z miasta na wieś, przeprowadzają się. Tworzą swoje gospodarstwa, ale częściej budują tam po prostu domy i tworzą swoje miejsce do zamieszkania. Mam ogromne prośby i ogromne wyzwania. Wieś nie może stać się sypialnią dla miasta. Wieś musi zachować swój gospodarski, gospodarny charakter. Wieś ma swoje prawa, swoje tradycje i obyczaje. I można to super połączyć. Tylko trzeba przywrócić solidarność, braterstwo i normalność między nami. Nie zrobią tego ci, którzy nas od lat skłócają, bo tą kłótnią żyją. Nie zrobią tego ci, którzy może dzisiaj nawet to obiecują. Ale tak naprawdę tam na dnie swojego serca mają to przekonanie, że to jest tylko pewna poza teatralna. My z Szymonem Hołownią mówiliśmy o tej w kampanii prezydenckiej. Niezmiennie mamy takie samo zdanie. Nawet jak nie byliśmy na jednej liście i nie byliśmy w jednej koalicji, w tych sprawach zgadzaliśmy się bez żadnych negocjacji. Bo to jest nasza odpowiedzialność za przyszłe pokolenia i tak to traktujemy. Wspominałem,
Wojciecha Korfantego. Chcę wspomnieć kolejną postać, pewnie bliższą nam już w czasie, który dokonał wielkich rzeczy na tej ziemi, w województwie śląskim, w sprawie medycyny. Mój nauczyciel, kolega z rządu, mentor w dziedzinie medycyny dla pokoleń Polaków. Świętej pamięci pan profesor Marian Zembała. Twórca wraz ze Zbigniewem Religą. Panie profesorze, to dla pana. Gdy go żegnałem kilkanaście miesięcy temu na pogrzebie, to wspominając jego wielkość w medycynie i życzliwość do drugiego człowieka, myślałem o tym, czego mnie uczył, kiedy ze sobą rozmawialiśmy. Bo oglądniecie film Bogowie, zobaczycie niezwykłość cudu, który się dokonał. On mówił: my nie jesteśmy cudotwórcami. My jesteśmy ludźmi ciężkiej pracy, tu na Śląsku, tu w klinice, tu w szpitalu, tu pomagając chorym. W trzeciej drodze idziemy tą drogą Mariana Zembali. Ludzi ciężkiej pracy, w każdym zawodzie, który wykonujemy, we wszystkim, co robimy, w każdym miejscu, gdzie będziemy. Niektórych może nie być z nami, niektórzy odeszli, ale myśl ich i ich światło prowadzi nas do lepszej Polski i do takiej lepszej Polski. Te dzieła wielkich lekarzy, wielkich twórców polskiej medycyny na czele z profesorem Marianem Zembalą będą nas w tej trzeciej drodze prowadzić. O nich pamiętamy i ich ideałami będziemy nie tylko żyć, ale je realizować. A jak jest dzisiaj w ochronie zdrowia? Wydawało nam się, że już gorzej być nie może. Kolejki do specjalistów, zadłużone szpitale, bezradność i okropne uczucie pacjenta, który się dowiaduje na przykład, że dziecko jest chore na SMA i nie wie, co ma ze sobą zrobić. Opuszczenie. Polski pacjent jest opuszczony. On jest opuszczony dlatego, że nie wie, gdzie się ma zwrócić z prośbą o pomoc. On jest opuszczony dlatego, że trzeba czekać.